Powiem ci, że z tymi scenami takiej bliskości, bo mamy dużo takich scen, gdzie jest taka czułość, to z tym miałam największy problem. Widzieć siebie, na przykład całującą innego faceta. Znaczy, to było dziwne takie do maksa. Ty w filmie Patryka Wegi grasz u boku Wojtka Sikory. Wiem, że on nie jest w twoim typie, bo to już sobie gdzieś tam wyczytałam na twoim Instagramie. Zastanawiam się, jak to jest w ogóle możliwe. Wiesz co, to jest trochę tak, że Wojtek jest niezwykle przystojnym mężczyzną, bardzo miłym, naprawdę facetem, z którym chciałabyś znaleźć na bezludnej wyspie. Ma cudowną narzeczoną, ale trochę jest tak, że ja mam tego Radzia w głowie i ja go mam tak bardzo w głowie, w sercu i wszędzie, że no nawet Bradley Cooper, którego kocham miłością wielką, się do mojego Radosława jakoś tak nie bardzo, więc chyba musiałoby być połączenie Brada Pitta, Bradleya Coopera i Russella Crowe i jeszcze Ryana Goslinga, żebym w ogóle na moment odwróciła wzrok od Radosława. To jest trochę tak, że będąc kobietą tak kochaną i tak kochającą swojego męża, jest mi dużo łatwiej grać z męskimi partnerami, bo po prostu wiesz, że tam się nic nie wydarzy i możesz się skupić nie na tym, żeby mu się podobać, nie na tym, żeby było fajnie, nie na tym, żeby cokolwiek, nie łapiesz tej chemii w ogóle, tylko chcecie to zrobić, żeby było dobrze. I powiem ci, że z tymi scenami takiej bliskości, bo mamy dużo takich scen, gdzie jest taka czułość, to z tym miałam największy problem, widzieć siebie, na przykład całującą innego faceta. Znaczy, to było dziwne takie do maksa. Ale widziałaś w ogóle momenty, w których Radek był jakkolwiek zazdrosny, czy w ogóle nie było o tym mowy? Bo wiemy, że w twoim przypadku, no to jakby u ciebie nic. Znaczy Radosław jest, wiesz co, Radosław brał czynny udział w wyborze mojego partnera filmowego i... Czyli miał na to wpływ? Miał. Oczywiście Patryk jest... Właśnie widzisz, znowu po raz kolejny Patryk okazał się niezwykle mądrym facetem. Oczywiście to Patryk miał pierwsze zdanie dotyczące tego, kto ma grać i obsady i co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast miałam przedstawionych parę kandydatur i chodziło o to, żeby odpowiadała wszystkim. Czekam z niecierpliwością. Jezu, ja powiem ci szczerze, że z jednej strony jednego dnia się strasznie nie mogę doczekać i bym bardzo chciała, a z drugiej mówię, o nie, wyjadę z kraju, jak będzie premiera.